tylko Hideyoshi jest tutaj. Wybacz, to było bardzo szybkie spotkanie, wszyscy już wyszli. Yoshi! Właściwie miło jest nie mieć w pobliżu tych hien. Jeszcze nie... hien? To widzę, że... takich widzę. Tak dla mnie wyglądają. Wygląda na to, że Hideyoshi jest... Kurde, to nie jest, że ma problemy. No, zakłopotany chyba. Zmartwiony. Dobra. O tym papierosie w łazience chłopaków. Próbowałem znaleźć winnego. No wiem, przecież cały czas próbujesz to robić i o tym się nie zamkniesz. Jak widzisz, spotkanie jest zakończone i możesz sobie pójść, jeżeli chcesz. Może powinienem jednak posiedzieć. Prawdopodobnie też cały czas jesteś zajęty. Powinieneś zrobić sobie przerwę od czasu do czasu. Hideyoshi wygląda na to, że Hideyoshi jest bardziej wesoły. Jeżeli masz czas, proszę zostań i wysłuchaj mojej historii. Yoshi! Hideyoshi stanął przy oknie i spojrzał na podwórko, czy na boisko. Człowiek bez pozycji honoru i edukacji. Co... czego może się trzymać, jak brnie przez życie? Szczerości. Pewien mężczyzna mi powiedział. Czy tam człowiek. Czy chcesz wiedzieć, co się potem stało z tym człowiekiem? Kiedy zbierał informacje o swojej historii, ten prezenterka w TV została zraniona podczas roboty, podczas swojej pracy. Te wielkie głowy w TV nazwały to nieszczęsnym wypadkiem. Ale kiedy magazyn... Kurde, Reksiu, uspokój się! Ale kiedy... postrzegli się, że coś chowali, to wielkie głowy pokazali palcem na pisarza skryptów. Powiedzieli, że to pisarz ten ukrywał prawdę. I no właśnie tak się stało. Perjury? Zaraz, to on w więzieniu był? Chwila. Perjury. Krzywoprzysięstwo. Okej, czyli chyba siedzi za krzywoprzysięstwo. I to on nauczył mnie znaczenia słowa szczerość. Ugryzł swoje ten? No. Jak to się nazywa? Swoje usta? Dzisiejszej... kurwa. Nie chce mi się myśleć o tych słowach. Society. Społeczeństwo. W dzisiejszym społeczeństwie słabsi są znęcani się. Silni znęcają się nad słabszymi. Nie możesz przetrwać tylko i wyłącznie będąc szczerym. No. Wiecie co, przyznam mu tutaj rację. No może nie to, że no słabi mają aż tak źle, ale no w szkolnym przynajmniej miejscu, w szkole, no nie, kurde, zawsze znajdą się jakieś skurwysyny, które nie będą dawać spokoju takim mniejszym i słabszym, no nie. Wiem, bo ja też tak miałem w podstawówce chociaż. W gimnazjum, liceum też, znaczy nie w liceum nie, ale w gimnazjum to z Polakami, nie, naprawdę. Jeżeli żyjecie za granicą, to nigdy nie trzymajcie sztamy ze swoimi, bo po prostu oni wsadzą wam nóż w plecy w 90% przypadków. Jak już to, można tylko kilku osobom ufać z Polski, przynajmniej w Belgii. Większość to skurwysyny dwulicowe i naprawdę nie warto się z nimi zadawać. Jeżeli chodzi o mnie, Maciek, chciałbym zbudować korporację, gdzie wszyscy są traktowani sprawiedliwie.
ale żeby to zrobić, potrzebuję wystarczająco mocy, żeby moja wizja stała się prawdziwa. Prawdziwa. O, to w sumie nie jest wcale aż taki zły ten Hideyoshi. Tak jest. On jest w porządku, mi się wydaje. Wygląda na to, że się już tutaj skończyliśmy. Odprowadzę się do drzwi. No. Mimo tego, że wygląda jak, że zachowuje się jak dupek, to tak naprawdę nie jest złą osobą. Kurde, moją odwagę muszę sobie zwiększyć. Do jasnej cholery. Chcę być wyreprezentowanym w tej grze. Ponieważ jak nie, to się oburzę i założę bloga na Tumblerze. I napiszę moje kurde 5 centów. Lucky Fortune. Quiz Game. Akademiksy niech mi wzrosną. Mam mnóstwo kasy, mogę szaleć. Niech będzie. O Jezu Chryste, znowu. Okej, okay. Będę mniej więcej patrzył, co on takiego mówi. Będę uważał na tej lekcji, tak trochę. Mech. Nie obchodzi mnie to. O nie, zada mi pytanie. O kurwa. I... Wiedziałem! O kurde. Channeling. A. Nieważne. Spadaj. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi tylko i wyłącznie Kenji teraz. Kurde, zapiszę. Jeżeli teraz nie wskoczy mi social rank z tobą, to ja nie wiem, co ci zrobię. Chyba cię... Wleję ci gorące ramen do gęby, aż się udusisz. Tak, tak. Chodźmy. I... Ja pierdzielę! Dobra, wczytuję. System load data. Nie mam zamiaru, kurde, tracić popołudnie, moje popołudnie tylko i wyłącznie na to. Kenji, ty... Wkurzyłem się na ciebie. Kurde, tak mało mi brakuje do zmaksowania ranku z tobą i... Co, zobacz, co ty odpierdzielasz. A z tobą? MWSA. A co dzisiaj mamy? Tychy, więc nie będziesz. O, cześć. O, Maciek-san, czy mogę ci pomóc? Chciałem pogadać. Nie mam nic... kurde, dobra, weź... O, przepraszam. Dobra, spadaj w takim razie. Nie mam nic z tobą, żadnych tematów do pogadania, weź... Mogłabyś jakoś... te dziewczyny są straszne. Przerażające kreatury. Zrobione przez szatana! Siema, Maciek. Idziesz dzisiaj na praktyki? Ta. Ta to jest dedykacja, ale nikt nie jest bardziej... Czy mi się zdaje, czy nie dostaniemy za niego też? No ja pier... Nie, kurde! Jasny gwint! Przewijamy znowu czas. Pójdę do staruszków w takim razie. Jeżeli wy jesteście tacy okropni, to przynajmniej mam nadzieję, że w sklepie z książkami będą mnie traktować należycie. Iwatodai Strip Mall? Czy mall raczej? To chyba tu było. Tak. Błagam, powiedzcie mi, że dostanę ranka za to. Bo jak nie? O, wróciłeś, witaj. Jak się nazywałeś? Powiedz mu. Ach, żartowałem, wiem kim jesteś, nie jestem taki stary. Moja żona i ja właśnie o tobie gadaliśmy, Maciek-chan. Bukichi wygląda na szczęśliwego. Maciek-chan, czy lubisz chlebki melonowe? Ktoś mi je dał, ale mam więcej niż mi trzeba. No proszę, weź jedne. Dziękuję.
Nie martw się o to, ty tylko melonowy chlebek, nie ma żadnego powodu, żeby mi dziękować. Trzeba być uprzejmym, nie? Maciek Chan, jesteś taki grzeczny. Chciałbym, żeby on był taki. Kim jest on? Czy chcesz jednego dla przyjaciela? Ponieważ nam zajmuje to mnóstwo czasu i skończenie je wszystkich. Dobra. Okej, proszę bardzo, Muh-R. Jak się nazywasz? A, pamiętasz, kochanie, to jest Maciek Chan. Wybacz Maciek Chan. On jest bardzo... Nie, on jest bardzo zapominalski. Proszę bardzo. A, dziękuję. Ciekawe, ile mi HP odnowi z 5 punktów. Gdzie żeś uciekłaś? Gdzie uciekłaś, moja droga? Powinnaś być tutaj i pomagać mi z klientami. Przepraszam, Maciek Chan. Nie trzeba przepraszać. Jestem pewien, że wolałbyś raczej gadać ze swoimi przyjaciółmi, niż zajmować się takim starym człowiekiem jak ja. Niekoniecznie. Jestem pewien, że niedługo wróci. Czy nie, moja droga? Czy musisz o tym mówić, moi drogi? Wygląda na to, że Mitsuko jest smutna. Kim jest on? O, to prawda, nasz syn umarł. Przepraszam, Maciek Chan, mam nadzieję, że to nie spowodowało, że czujesz się niekomfortowo. Bunkichi i Mitsuko podzielili się z tobą swoją bolesną przeszłością. Dziękuję! Ach. No kurde. Ale przykre, nie? Ciekawe, kiedy zmarł. Ej, hej, czemu macie takie smutne miny? Na zewnątrz jest bardzo ciemno i nie musi być i tutaj też ciemno. Proszę, przyjdź znowu. Będziemy na ciebie czekać, Maciek Chan. Dobra. Ale kurde. O, hej. Siema. Ale w sumie, jak tak się zastanowić, to też musi być im bardzo ciężko, no bo... jakby to powiedzieć, no... Jestem pewien, że... Kurde, muszę popracować nad moją odwagą przecież. No bo w końcu ten... rodzice zawsze myślą, że to oni muszą pierwsi umrzeć, no nie? A ich dzieci muszą dalej żyć. To jest trochę przykre, jak... No... No niestety, kurde. Naprawdę przykra sprawa. Przynajmniej no, tak myślę. Print Club, co to? To mi czarm dzięki temu wzrośnie, nie? Gdzie jest mój horror? Do jasnej ciasnej, ja chcę się bać. Free! O! Nie mówcie mi, że... Znowu ktoś w Tartarusie siedzi. Fuck me! Ale nie, z drugiej strony to dobrze, bo levele sobie nabijemy. Dwoje?! Ja myślałem, że to... Jedna osoba na pełni księżyca. Ja pierdzielę, muszę się śpieszyć. W sumie 48 minut nagrywania. Połażę trochę z ludźmi, zakończę sesję i pójdę uratować tych debili. Kenji, ty zdrajco, to wszystko twoja wina. Gdybym z tobą tego social linka powiększył, wszystko poszłoby idealnie. Ale nie, ty musiałeś, kurde, zaprowadzić mnie do ramena i tylko powiedzieć so then i wszystko spierdzielić. Ech. Nie, co ja chciałem zrobić? Town map, kurde. Tutaj jest Velvet Room. Co Elizabeth powie? Na których piętrach oni są? Nie mówcie mi, że... tam, gdzie nie mogę dojść. 48-52. 48-52, tak? Check request compendium, zobaczmy. Register. Nie. Chwila. Tak sobie myślę. Gdyby tak zarejestrować personę, która...
za niedługo da mi jakąś skill kartę, dajmy na to, jego bym zarejestrował na 24 levelu. Dałbym mu, jeżeli bym miał growth 1, 2 albo 3, i wtedy on dostałby też expa, wzrósłby na 25 level i dałby mi tą skill kartę i mógłbym tak powtarzać cały czas ten proces. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Trzeba będzie tak zrobić. A, to jest starszy, a to jest... A, okej, dobra. Rozumiem, o co z tym chodzi. A przyzwanie? Ile kosztuje? O. Chociaż... Pieniędzy mam od groma. Ktoś ma jakieś interesujące skill cardy? Mogę zobaczyć? Growth 1. O, info! Możemy też coś takiego zrobić, nieźle. Okej! Okay. Nawet nie wiedziałem, w sumie nigdy tego kompendium nie, z tego kompendium nie korzystałem. Ale fajne, fajna sprawa, szkoda, że nie mogę obracać personami. Dobra. Kurde, zaraz będę... Ops, dobra. Zróbmy jeszcze parę social linków i będę kończył. W końcu muszę. Jestem do tego zmuszony, bo w Tartarusie jakiś, znów jakiś jacyś idioci się zabłąkali tym razem. W sumie pójdźmy do szkoły, zapiszmy i jeszcze raz pogadajmy ze staruszkami. Ponieważ jeżeli to będzie znowu zmarnowane popołudnie, to ja chyba strzelę sobie w łeb. Zrobię persona! Tylko, że zamiast Evokera prawdziwym pistoletem sobie strzelę. I nie będzie filmików! Tu. Kurde! Muszę się wysmarkać, sorry. Wkurza mnie to. Raz kichnę i już, kurde. No, stały pełny. No trudno. Jeszcze tak myślę, że... Kiedy pójdę do Tartarusa, to zrobię sobie też listę tego, co znalazłem i tak dalej, no nie? Żeby... I później wam powiem, co i jak. Żebyście wiedzieli, co i jak, no nie? Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Jak będę, no... ratował tych ludzi. W sumie zacznę od teraz. Była to taj strip mal. Dziwne, słyszałem... Przysięgam, że zostawiłem to gdzieś tutaj. Ale nie mogę tego znaleźć. Szukasz czegoś? Maciek Chan. Skąd wiedziałeś, że czegoś szukam? Czy jesteś psychikiem? Tak. Wygląda na to, że Kichi jest zdziwiony. Szukam moich okularów. Te, które masz na nosie? Nie moich okularów, mój portfel. Nie mogę go znaleźć. Pomogę ci szukać. Wow, Maciek Chan, naprawdę możesz czytać... możesz czytać ten... właśnie sobie myślałem, że byłoby miło, gdyby ktoś mi pomógł. Kurde, jeżeli tak dobrze mi pójdzie, to z tego socjalinka zmaksymalizuję szybko. Dobra. Gdzie mogłoby to być? Zaraz, czego szukamy? Konnichiwa, Ello. Kto to? Znalazłem to na ziemi, na zewnątrz. Czy to pańskie? Tajemniczy... O! Ten, z innego kraju koleś. Oddał... ten portfel dla Bunikichiego. O, to jest to. Szukałem tego portfela wszędzie. To nie jest złoty portfel, ale wciąż jestem szczęśliwy, że dostałem go z powrotem. Miły koleś. Sumi masen, excuse me. Czy nie jesteś transferem, studentem transferu, o którym wszyscy mówią? Idziemy do tej samej szkoły Gekukan. Miło cię spotkać. Przyjechałem tu z Francji, by... O, z Francji elegancji! By studiować tutaj. Moje imię jest André Laurent Jean Giraud. Ale wszyscy mówią na mnie Bebe. Bebe?
Nice to meet you. Hajime Masite is nice to meet you too. Wracuję w Home Economics Roomie codziennie. Jeżeli się znudzisz, to powiedz i przyjdź i powiedz sumimasen. Mam nadzieję, że cię zobaczę. Sayonara, goodbye. Okej, okay, czyżby kolejny social link? A, wyglądał na bardzo interesującego młodego człowieka. Myślałem, że zostawiłem moją... myślałem, że zostawiłem mój portfel, że... tak, że nie mógłbym go nigdzie zgubić. O, tutaj jest, wiedziałem, że gdzieś tu jest. Kochanie, czy to jest klucz do... O, dalej, kochanie, wiesz co to jest? To jest klucz do samochodu naszego syna. Widząc Maciekczana, to, że widzę Maciekczana, przypomniało mi o starych, dobrych czasach. O tym, jak rzeczy kiedyś były. Nie słyszałem tak dawno ryku silnika. Jak to wygląda, kochanie? Proszę nie! Czemu musisz wchodzić do samochodu? Chcesz, żebym została całkiem sama? Czyżby on zginął w wypadku samochodowym? W takim razie... Samochód wciąż działa jego? Boisz się... O! Reksiu! Chwila. Ten Reksio jest wredny i okropny, przestraszył mnie i teraz sobie poszedł. Dostał kopa w dupę i o. Więc tak, na czym to skończyliśmy? Boisz się zostać sama? Maciek-chan. Wybacz, że krzyknęłam, czy cię przestraszyłam. Nawet nie wiedziałam, że krzyknęłaś. Nasz syn, pamiętasz, że ci powiedziałem, że umarł? A, w ten sposób! Na jego drodze do domu z pracy zginął w wypadku. Został uderzony przez ciężarówkę, ciężarówkę prowadzoną przez pijanego kierowcę. Przykro mi. O, Maciek-chan, proszę, walnij mnie za to, że jestem taki... Nie ten, insensitive. Zaraz. Niewrażliwy. Daj spokój, nie ma co. Z tym całym podekscytowaniem zapomniałem... pomyśleć, jak moja żona może się czuć. Jestem takim. Wygląda na to, że Bukichi czuje się winny. Bukichi i Mitsuko powiedzieli ci o prawdę o ich śmierci ich syna. No, nie jestem pewien, czy powinienem się cieszyć z tego, że dostałem rank 3. Ponieważ no, to nie jest coś zabawnego, ale... Hej. Stemnia się. Skoro znalazłem mój... A kurde, zapomniałem tamte przeczytać. Skoro znalazłem mój portfel, czego byśmy nie poszli gdzieś zjeść? Dzięki za szukanie z nami, Maciek-chan. O! Dostałem lekarstwo. Dziękuję. Plus 50 HP. Dziękuję bardzo. Gadałem ze starymi ludźmi, szukałem ich portfela i z tym innym dzieciakiem, Francuzem, pogadałem też. I o, idziesz stąd? Ja pierdolę. Akihiko. Chwila. Status. Good. Dobra, wszyscy czują się dobrze. W takim razie... Pójdę teraz spać i jeszcze następny dzień z kimś pogadam. O, i Kutsuki jest, pogadam z nim. Kurde! Mood! Nastrój! Nastrój tutaj był ostatnio bardzo poważny, więc pomyślałem, że wszystkich trochę rozbawię. Więc dzisiaj będę opowiadał moje top 10 najlepszych żartów dla wszystkich. Proszę, powiedz mi, zanim pójdę spać. Nie, to nie.
Spadam. Okej. Let's go to sleep, jakby to powiedział pewien jegomość. Z pociętym ryjem. Bez powiek. Słyszysz konwersację, ponieważ jesteś gumowym uchem. Hej, czy słyszałeś o tych wszystkich ludziach, którzy zostali znalezieni nieprzytomni? Sądzę, że wszyscy byli w parach. A co jeżeli próbowali zrobić jakąś podwójną... podwójne samobójstwo? Kurde! Nie wiem, ale... ale jeżeli miałbym zemdleć z kimś, kogo lubię, to... naprawdę by mi to nie przeszkadzało. Ja też by mi nie przeszkadzało. Ta... jakbyście dostali kulkę w łeb z kimś, kogo lubicie, to by raczej wam aż tak miło nie było. Kenji sobie gdzieś poszedł, niech spada. Save. Yes. Przy okazji, jak ja się czuję? Great. Wszyscy good się czują, dobra. Więc idealny dzień, żeby iść do Tartarusa. Tylko, że najpierw... O, no właśnie, Yuko Ono. Siema. Hej, Maciek-kun. Myślałem, zastanawiałem się, że skoro nie ma nic, nie ma dzisiaj treningów, no to dobra, idźmy. Kurde. Tak, pójdźmy się gdzieś zabawić. Wygląda na to, że Yuko Ono jest szczęśliwa. Ta smażona makrela była dobra. Mimo tego, że jem śniadanie codziennie, wciąż staję się głodna po ćwiczeniach. Myślę, że to będzie coś jak wcześniejszy obiad. Ale wciąż jem obiad, kiedy dostaję się do domu. No, muszę naprawdę przestać jeść między posiłkami, albo dostanę milion kilogramów, kiedy nie będę aż tak bardzo zajęta z drużyną. Ważne, żebyś była aktywna fizycznie, nie? Hej, Maciek-kun, czy myślę, że jem za dużo? Czy myślisz, że jem za dużo? To jest trudne pytanie, bo zaraz jak powiem, nie bardzo, to zaraz będzie, ale to przecież tak, no nie? Jak powiem definitywnie, to zaraz będzie, że co ty myślisz, że ja jestem gruba? A jak powiem, że to dla mnie się nie liczy, to zaraz będzie, ty draniu jeden, ty nieczuły, ty kurde, z tymi dziewczynami zawsze tak jest. Czyli, no, nieważne co odpowiem, to i tak dostanę w łeb. I mnie zabije, wyrwie kurde, wydrze mi moje oczy swoimi paznokciami. Not really. Zgadzam się, całe szczęście. Ja po prostu jem trochę więcej niż taka średnia dziewczyna, czyż nie? I na pewno spalam dodatkowe kalorie podczas praktyk. No. Dzięki ci, Chryste Panie. Wybrałem dobrą odpowiedź. Żyjesz w akademiku, czyż nie, Maciek-kun? Cóż, nie chcę się dopytywać, ale... musisz naprawdę bardzo lubić między takimi dobrymi, dobrze wyglądającymi dziewczynami jak Mitsuru albo Yukari. No, Mitsuru to ma zarąbisty fryz, a Yukari jest wredna. Jest... niekoniecznie. Naprawdę? Więc nie wszyscy kolesie są tacy sami? Naprawdę naprawdę chciałbym być bardziej jak one. A! Nie jestem tak nie to, że jestem zdesperowana na jakąś atencję czy coś. Może po prostu powinnam pójść na dietę. Jestem leniwa, ale to tylko i wyłącznie to może zadziałać. Zdecydowałam! Przestanę jeść między posiłkami. Moim pierwszym golem będzie tone down my arms. Zmniejszyć moje ręce czy coś? Czy mięśnie sobie zrobić czy coś? Czy rzeźbę sobie chcesz wyrobić? Słyszałeś to, Maciek-kun? Jesteś moim świadkiem. Jej! Dobra, jestem świadkiem, niech będzie. Miałem pójść do tego, do... Home Economics Room. Ja pierdzielę. Zapomniałem. Wygląda na to, że Yuko myśli o tobie jak o kimś, z kim łatwo można gadać. O różnych rzeczach, ale jesteście wciąż
tylko i wyłącznie znajomymi. Jej! O cholera! Już jest tak późno? Chodźmy. Ta, inaczej będę musiała zamówić coś jeszcze. Ech. A nie, czerwieni się. Dobra, chodźmy. Let's go. Jeżeli ktoś teraz gdzieś pójdzie... Dziękuję. Jak się wszyscy czują? Chyba wszyscy dobrze się czują. Ta. Dobra, no więc... siema, Fuka. Oh my god! Czy... Myślę, że wiesz, o czym mówisz. Jeżeli mam rację, to być może nie chodzi w ogóle o ozdobę. Jest typ rośliny, który często jest nazywany gwiazda świąteczna. Myślę, że też jest całkiem zwyczajny. Czy masz parę minut? Pójdę go poszukać. Oh my god! Zapomniałem kompletnie o tym queście. Ja pierdzielę, jakie mam szczęście. Wybacz za czekanie. Myślę, że poinsettia jest tym, czego szukasz. Zobaczę, jak to po polsku się mówi. Poinsettia. Poinsencja. Nigdy nie słyszałem o takim kwiecie. To zwykle to jest kwiat świąteczny, więc nie znajdziesz go teraz w sklepach. Całe szczęście miałem trochę w moim pokoju. Proszę bardzo. O, dziękuję, Fuka. Chwila. System. Christmas start. 6.27. Oh my god, ale ja mam szczęście. A tego to nie zrobię, no trudno. Okej, dobra. Idźmy do Tartarusa. Jak mogę ci pomóc? Check everyone's status. Wszyscy mogą dziś pójść. Idziemy. Ach, no parę leveli zawsze się przyda, nie? Przy okazji... Być może w następnym bloku nie będę aż tak często padał. Byłoby miło. Więc tak, pójdźmy wykonać tego questa od razu. Wyczuwam kogoś, tak, wiem. Check request compendium. Tak jest. Dawaj mi te cyberbuty, och! Tak, nieważne. Cyberbuty. Undertaker quest w takim razie. Może coś będę mógł. Vetala z Maragi, tego nie ma mowy. Google Eyed Idol. Czy to nie jest czasem przedmiot, który mogę dostać w sklepie z antykami? Hell yeah. W sumie teraz tych klejnotów mam aż tak dużo, że... Lead medal. Ha, tych klejnotów mam aż tak dużo, Lenny Face. Dobra. To by było na tyle w takim razie. Może Fuse Persona zrobię. Teraz muszę sobie miejsca też porobić. Baleron. Mazio. W sumie Balerona zostawię. Takemi Kazuchi. Ty mi się przydasz, jestem pewien. Kurde. Chwila. A nie, to ty jesteś tym lwem fajnym. Kurde, nie mam jak się pozbyć tego mojego nadmiaru person do jasnej cholery. A gdyby tak, triangle spread. No bo, kurde, mam dobre levele, w sumie nawet. Narcyz, Mitra i Takemi Kazuchi są całkiem dobrzy. Baleron, Pyro, Jack i Neko Shogun jeszcze mi się pewnie przydadzą. I tylko ty mi zostajesz. Ale dobra. Takemi Minakata. Ty masz bufu. Masz ma bufu też. Jesteś za dobry. Neko Shoguna nigdy nie używałem. Hi Pixie. Rage Boost Cleave, Provoke, Sukunda, ma bufu, Holy Arrow. Jakichś lepszych skilli nie mogę dostać? Niestety chyba nie. Dobra, muszę zrobić w końcu miejsce, nie? Kurde, Hypixie ma bardzo fajną fryzurę.
Jak Super Saiyan! Tak jest. A gdyby tak... O Mitsunu. A ty mnie kochasz, nie mogę ciebie się pozbyć. A kurde, bardziej jesteś oparty o siłę. Nie ma mowy. O, wąż znowu. Kurde, ciebie zrobię, ciebie na pewno zrobię, jak po Tartarusie połażę. Muszę pamiętać, Baleron, Hypixie, Mitra. I masz Mabufu, dostaniesz Die pewnie. Rebellion może nie przyda mi się aż tak bardzo, Cliff też nie, to też nie. W sumie mogłoby być lepiej, ale... Niech będzie, dobra. Okej. Trochę oczyściłem mój mózg z person. Zapiszę. Więc tak, to myślę, że to będzie już koniec tej krótkiej sesji. Przy okazji jeszcze może status. Przy okazji no, zobaczymy status wszystkich. Żebyście później mogli porównać mniej więcej po tym levelowaniu, jak wszyscy wyglądają. I tak, wezmę Akihiko, Junpei'a i Yukari, bo ich levele są najmniejsze. Let's go. Let's do this. Let's go. Teraz zapiszę. Teraz jak moje party jest skonstruowane. Dobra. Wielkie dzięki za to, że obejrzeliście te dwa krótkie odcinki z Persona 3 Portable. Niestety tylko i wyłącznie mogłem pozwolić sobie na godzinę nagrywania dzisiaj, ponieważ mam parę rzeczy do roboty, niestety. Sesja i po sesji. W sumie to mogę wyłączyć Firefoxa. No i git. Dobra, w takim razie... Teraz poza sesją postaram się uratować te dwie osoby. Też zrobię listę ewentualnie znalezionych przedmiotów. I... No, tam może dropów tam nie będę robił, bo to już za dużo. Znalezionych przedmiotów tylko i wyłącznie. No i będzie to chyba tyle. W sumie to się cieszę, że te całe osoby zaginęły teraz, ponieważ to oznacza, że mogę sobie jednak trochę leveli nabić. Mimo tego, że tego nie lubię, ale no w sumie można powiedzieć, że nie lubię nabijać leveli tylko i wyłącznie do nabijania leveli. No nie, teraz mamy jakiś cel, który musimy zrobić. No więc, to by było na tyle. To był PG, do następnego razu, bye!